koncert orkiestry dętej gminy Krzyżanowice. Znane książki i ich filmowe adaptacje. Gdzie szukać pomocy? Dobry wieczór, dzisiaj poniedziałek, 23 dzień stycznia. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. Za nami weekend muzycznych wrażeń. 20 stycznia odbył się noworoczny koncert gminy Krzyżanowice w Starym Bochuminie. Na scenie zaprezentowała się orkiestra dęta gminy Krzyżanowice. Koncerty noworoczne organizowane przez gminę Krzyżanowice przez lata zaskarbiły sobie uznanie publiczności. Wójt Grzegorz Utracki, organizując to wydarzenie, chciał podziękować lokalnym działaczom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój gminy. To już taka nasza tradycja wieloletnia gminy Krzyżanowice, wprowadzona wiele lat temu. No, tym koncertem chcę jakby rozpocząć rok, powiedzmy, kulturalny, gdzieś dany kalendarzowy, ale przede wszystkim podziękować wszystkim działaczom, mieszkańcom aktywnym, którzy działają w organizacjach, stowarzyszeniach, w różnych uroczystościach, które organizujemy, aktywnie nam pomagają, od tych, powiedzmy, najmłodszych do seniorów. I tym koncertem chcę im podziękować za ich działalność, aktywność, ale też życzyć im dalszej takiej dobrej aktywności, działalności, rozwoju ich organizacji. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu wójt Krzyżanowic przywitał obecnych gości i opowiedział o planach gminy na najbliższe 12 miesięcy. Nie obyło się też bez podziękowań za dotychczasową współpracę oraz noworocznych życzeń. Kalendarz kulturalny, nie tylko kulturalny, ale i sportowy, i takich wydarzeń społecznych gminy Krzyżanowice jest bardzo bogaty. To właśnie dzięki mieszkańcom i tym koncertem chcemy podziękować, ale również zaprosiłem mieszkańców, którzy no, lubią posłuchać naszej orkiestry dętej gminy Krzyżanowice i myślę, że to jest takie połączenie pożytecznego, przyjemnego i dobrego rozpoczęcia roku. Dyrygent gminnej orkiestry przybliżył gościom historię koncertów noworocznych na świecie, które odbywają się od 1939 roku. Ich pomysłodawcą był Klemens Kraus, a intencją było wzmocnienie morale żołnierzy walczących na froncie II wojny światowej. Jedynym kompozytorem, po którego utwory wówczas sięgnięto, był Johann Strauss II. Dlatego i tym razem na koncercie nie mogło zabraknąć dźwięków skomponowanych przez członków jego rodziny. Podczas dzisiejszego koncertu zaprezentujemy repertuar zróżnicowany. Oczywiście w nawiązaniu do tradycji koncertów noworocznych nie zabraknie muzyki klasycznej i muzyki Straussów, natomiast przygotowaliśmy również blok muzyki filmowej i szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Gmina od lat organizuje koncerty noworoczne, które corocznie odbywają się w różnych miejscach w naszym regionie. Orkiestra dęta gminy Krzyżanowice w tym roku zaprezentowała swój repertuar tuż za czeską granicą w sali koncertowej restauracji pod Zielonym Dębem w Starym Bochuminie. Rozpoczęliśmy kiedyś w Centrum Kultury, natomiast no jakby gabarytowo jest Centrum Kultury trochę za małe. Sporo mieszkańców, również tych organizacji, szefów no zapraszaliśmy i tam trochę było, brakowało miejsca. Mieliśmy kilka lat w Binkowicach w Regę, a dzisiaj tak, że powiem, na granicy w Boguminie. Jesteśmy gminą, która ma gminy partnerskie, aż cztery, bo i Bogumin, Haćpich, Trzyleżowice. I to jest też taki jakby no, nasz dom, bo my tutaj działamy, my tutaj wiele rzeczy realizujemy, także tutaj czujemy się jak u siebie. Różnorodny repertuar składał się z muzyki rozrywkowej oraz muzyki klasycznej. Wielu z obecnych na koncercie miłośników muzyki to stali bywalcy koncertów noworocznych. Należy do klubu seniora, który jest w Owsiszczach. Jest to gminny taki ośrodek, gdzie skupia wszystkich seniorów z naszej gminy. I tam mamy różne zajęcia, oprócz tego, że tam jest fitness i yoga i zajęcia takie manualne, to korzystamy z możliwości wyjazdu na basen. A dodatkowo jestem członkiem KGW Tworków, gdzie też jako nasze członkinie udzielamy się społecznie we wszystkich naszych gminnych i sołeckich działaniach. Akurat w Bogumie jestem po raz pierwszy raz widzę tą salę, natomiast o ile jest możliwe, zawsze
chętnie korzystam z możliwości uczestniczenia w takim koncercie. Jest to coś przyjemnego, fajne wrażenia. Zresztą nasza orkiestra Dęta jest wspaniała, więc jest co słuchać, jest co oglądać i jest się nad czym wzruszać. Na zakończenie koncertu noworoczny nastrój publiczności spowodował, że nie obyło się bez bisów. Utwory, które orkiestra przygotowała jako bonus dla swoich słuchaczy, to repertuar nawiązujący do koncertów wiedeńskich. Jak co roku Miejska i Powiatowa Biblioteka w Raciborzu przygotowała tematyczne ferie zimowe. Tym razem dzieci poznają świat filmów w oparciu o znane książki dla najmłodszych. Tematem przewodnim tegorocznych ferii w raciborskiej bibliotece są adaptacje filmowe znanych książek dla dzieci i młodzieży. Dzieci razem z Mikołajkiem odwiedziły już francuską szkołę, a Harry Potter przeniósł je do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Jak było w pierwszym tygodniu ferii w bibliotece? Bardzo gwarnie, bardzo wesoło. Razem z nami bawiło się 184 dzieci. To jest bardzo dużo. Podczas dzisiejszych zajęć opartych na serii książek i filmów pod tytułem Jak wytresować smoka, najmłodsi mogli dowiedzieć się, jak poskromić bajkowego potwora. Zajęcia zostały przygotowane przez dorosłych wielbicieli tej bajki. Ja jestem ogólnie fanką tej animacji, więc mam nawet specjalny strój dzisiaj. Natomiast, więc jakby oglądanie filmów jest częścią przygotowania się do tego oraz zapoznanie się z treścią książek. Poza tym przygotowałam również prezentację dla dzieci, szczególnie dla tych, które jeszcze nie miały okazji się zapoznać z tą serią, żeby ich troszeczkę do tego zachęcić. Oraz wszystkich innych różnych prac plastycznych. No to trochę trzeba było pokombinować, ale udało się wymyślić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Już tydzień ferii za nami. Mimo przerwy w nauce, świat filmowy przyciągnął sporo dzieci na warsztaty do wypożyczalni książek. Zapytaliśmy najmłodszych, jak im się podoba na zajęciach w bibliotece. Bardzo fajnie, opowiadają nam o różnych filmach, książkach, na jakiej podstawie są zbudowane te filmy, w jakim oryginalnym języku są. Bawimy się, uczymy się nowych rzeczy. A w tamtym tygodniu uczyliśmy się innego języka, ale nie pamiętam jakiego. Również drugi tydzień ferii w raciborskiej bibliotece nie będzie nudny. Zaplanowano kolejną porcję atrakcji związanych z fantastycznym światem filmu. W tym tygodniu ponowne zajęcia i przed nami jeszcze biuro detektywistyczne Lassego i Mai. I w piątek bal przebierańców, herbatka, bal na Zielonym Wzgórzu. Nawiążemy tutaj do tej znanej, pięknej powieści. Na zabawę i wypoczynek uczniowie mają jeszcze parę dni, a bal przebierańców będzie podsumowaniem tegorocznych ferii w bibliotece. Tylko w ciągu kilkunastu dni nowego roku na terenie powiatu raciborskiego dwie osoby postanowiły odebrać sobie życie. 9 stycznia w Gorzycach samobójstwo popełnił 14-latek. Jak pomóc osobom w kryzysie samobójczym i gdzie szukać pomocy? Zapraszamy Państwa na materiał, w którym poszukamy odpowiedzi na te pytania. Statystyki mówią, że każdego dnia w Polsce samobójstwo popełnia 15 osób. Rocznie to ponad 5 tysięcy. Według Światowej Organizacji Zdrowia co 40 sekund na świecie ktoś odbiera sobie życie. Takie charakterystyczne okresy to jest gdzieś tam jesień, tak, kiedy dopada nas chandra, kiedy tak naprawdę to światło słoneczne też dociera do nas w mniejszym stopniu. Natomiast innym z takich charakterystycznych okresów też jest koniec roku i sam początek roku, kiedy każdy z nas dokonuje takich podsumowań i dokonuje takich trochę planów na następny rok. Tak? I w momencie, kiedy te plany bądź podsumowania pokazują się trochę bardziej z negatywnej strony, no to też może przyjść ta fala myśli samobójczych, a w końcu czasami nawet działań w tą stronę. Niestety z roku na rok liczba samobójstw rośnie. Tak samo u dorosłych, jak u dzieci i młodzieży. Bierzemy pod uwagę też te zmiany, które się dzieją w społeczeństwie, zmiany, które się dzieją w różnych aspektach naszego życia. My musimy brać pod uwagę, że te statystyki też są zakłamane. Że ani policja, ani Główny Urząd Statystyczny też dokładnie nie będzie miał tych wszystkich rzeczy. Bo nie każda próba samobójcza jest zgłaszana. I nie każda próba samobójcza jest odnotowana jako próba samobójcza.
O te odnotowane zapytaliśmy oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. W 2019 roku w sumie zgłoszono 37 zamachów samobójczych, z czego 17 zakończyło się zgonem. Wśród osób, które targnęły się na swoje życie, 3 były nieletnie. Rok później również 17 osób skutecznie odebrało sobie życie, a w 2021 roku doszło do 50 prób samobójczych, z czego 5 podjęły osoby poniżej 18 roku życia. 15 osób nie udało się uratować. Rok 2022 to 31 zamachów samobójczych i 7 zakończonych śmiercią. Znów próbę odebrania sobie życia podjęły 4 osoby nieletnie. Zdecydowanie częściej na ostateczne działanie decydują się mężczyźni, co widać w statystykach także z naszego regionu. Ale światowe szacunki mówią o tym, że mężczyźni popełniają samobójstwa aż 8 razy częściej niż kobiety. Temat samobójstw jest społecznym tabu, dlatego powinniśmy być czujni na zachowania naszych bliskich. Jeśli widzimy, że dana osoba zaczyna się izolować, tak, że wcześniej gdzieś tam rozmawiała czy z osobami z grona rówieśniczego, czy rozmawiała z rodziną, spotykała się z ludźmi, a w tej chwili ma taką tendencję do odsuwania się od wszystkich, tak? Jeśli słyszymy takie słowa związane z chęcią odebrania sobie życia, to też nie powinniśmy ich ignorować, bo bardzo często takie osoby wręcz mówią o tym, że one nie chcą żyć, że w przyszłym roku ich już tutaj nie będzie, tak? To, co jeszcze jest takie charakterystyczne, to też później dalsze tak naprawdę pójście w stronę braku higieny, tak, zaniedbywanie samego siebie. Niektórzy wręcz zaczynają rozdawać różne rzeczy swoje, żeby tego przypilnować przed śmiercią. Niektórzy chcą ze wszystkimi się pogodzić, wyrównać pewne rachunki, więc jeśli wiedzieliśmy, że dana osoba przez dłuższy czas jest bardzo, bardzo przybita, bardzo, bardzo smutna, a nagle jakby odżyła, to też jest taki charakterystyczny moment, kiedy powinniśmy zwrócić uwagę. Warto zwrócić też szczególną uwagę na osoby w grupie ryzyka, osoby z depresją, osoby po ciężkich przeżyciach emocjonalnych i traumach. Tacy ludzie mogą potrzebować wsparcia psychiatrycznego, a ponieważ wiele mówi się w naszym kraju o trudnościach w uzyskaniu takiej pomocy, zdecydowano o utworzeniu miejsc dedykowanych osobom w kryzysie samobójczym. Jedno z nich działa na terenie Raciborza. Postanowiliśmy, że takie poradnie suicydologiczne tak naprawdę powinny być tworzone w każdym mieście, jakby się dało, w każdym powiecie, bo dzięki temu tak naprawdę dzieci, młodzież, rodzice, dorośli, pracownicy oświaty mają możliwość skonsultowania problemów, trudności takich związanych z kryzysami samobójczymi, związanych z samookaleczeniami. Mają możliwość tak naprawdę porozmawiania o trudnych sytuacjach, co oni konkretnie mają zrobić i ta pomoc jest darmowa, pomoc jest prowadzona przez specjalistów, profesjonalistów, więc tak naprawdę to jest miejsce, gdzie każdy tą pomoc, który będzie potrzebował, otrzyma. Ale zanim osoba zmagająca się z myślami samobójczymi uzyska profesjonalne wsparcie, niezbędna może okazać się zwykła przyjacielska pomoc. Zaczynamy tak naprawdę od tego, żeby zauważyć. Jeśli my już zauważymy, to tak naprawdę to jest kwestia tego, żeby czasami po prostu być. My nie musimy być specjalistami, tak, jako laicy. My nie musimy wiedzieć, co konkretnie charakterystycznie powinniśmy mówić. To jest raczej w drugą stronę, czego nie mówić, tak? Czyli nie mówimy takich frazesów typu wszystko będzie dobrze, nie martw się, idź pobiegać, to ci to minie. Tak, my raczej mówimy na zasadzie chciałbym ci pomóc, ale nie wiem jak. Podpowiedz mi. W czym mógłbym ci pomóc? Co ja bym mógł konkretnie zrobić? A czasami proponujemy, słuchaj, bo ja wiem, że jest takie miejsce, jak na przykład poradnia suicydologiczna, gdzie gdybyś potrzebował, to tam są ludzie, którzy z tobą porozmawiają, którzy być może ci podpowiedzą bardziej niż ja. Jak chcesz, możemy pójść razem. Dzwonisz ty, czy dzwonię ja? Niezależnie od tego, kto zdecyduje się na wykonanie telefonu do poradni, warto go zapamiętać. Poradnia znajduje się w Raciborzu przy ulicy Warszawskiej 13/4. Działa we wtorki i czwartki. Specjaliści pracujący w tym miejscu przyjmują dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, osoby z myślami i tendencjami samobójczymi oraz osoby z samookaleczeniami. W poradni można uzyskać pomoc w zakresie wsparcia psychologicznego, opiekę poszpitalną i wsparcie w okresie żałoby po samobójczej śmierci bliskiej osoby.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to wszystko.